Pani Weroniko, bardzo miło nam Panią gościć, szczególnie, że dawno się nie widzieliśmy. Jaki dla Pani był ten ostatni rok? Wspaniały. Bardzo dobry. Bardzo się cieszyłam, że mogę być w domu z moją córką. Bardzo dużo czasu. Przez to, że jeszcze ta pandemia, mimo że już trochę mniej niż prawie dwa lata temu, prawda, to jednak nadal ona gdzieś tam paraliżowała nasze życia. Ten rok mi minął bardzo szybko. Zrobiłam też główną rolę w filmie włosko-szkockim, więc tak naprawdę czuję się bardzo spełniona. Nie narzekam na ten rok, absolutnie. A czy to jest trochę tak, że jak zostaje się mamą, to trzeba podjąć decyzję, że zmniejszamy ten procent zawodowych zajęć, a zwiększamy ten czas z córką? Czy właściwie nie trzeba takich decyzji podejmować, bo to po prostu przychodzi, że da się to wszystko połączyć? To znaczy, mi się wydaje, że to jest bardzo indywidualne. Akurat w moim przypadku jest tak, że ja chcę być całkowicie oddaną mamą i stuprocentową. I tak jest. I nawet jak kręciłam w Szkocji, to moja córka była ze mną. Więc było i Pani wymaganie, czy to było naturalne dla ekipy, że córka będzie z Panią? To znaczy, to jest w ogóle wymaganie moje, które, może nie wymaganie, bo to dużo jest powiedziane, to jest informacja, która jest przekazana produkcji. I ja do tej pory nie spotkałam się absolutnie nigdy z żadnym oporem albo z jakimś problemem. Wręcz przeciwnie, te międzynarodowe produkcje, w których grałam, były przemiłe i bardzo szczęśliwe, że mogą ją gościć. I co więcej, właśnie same dbały o to, żeby Ela miała jak najlepsze warunki. To znaczy, zawsze był pokój dla nas. Mieliśmy akurat hotel, który był wynajęty tam, gdzie jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, więc z tym nie ma żadnego problemu, ale ja pracuję o wiele, wiele, wiele mniej. Okay. Ale to jest bardziej mój wybór, że ja po prostu chcę więcej czasu z nią spędzić. Mhm. Dzisiaj połączymy sztukę z muzyką, ze spotkaniami towarzyskimi. Na co Pani czeka najbardziej? Na wszystko, bo dawno bardzo nie byłam nigdzie właśnie na żadnym evencie i nie byłam tak bardzo wśród ludzi, więc tak naprawdę cieszę się, że mogłam wyjść. To jest moje pierwsze wyjście od bardzo dawna, więc też czuję się tak, ja na przykład właśnie tak jak normalnie byłam przyzwyczajona do chodzenia w obcasach, to tak teraz dla mnie to było tak wow, że ja się tak męczyłam. Czy ta sztuka to jest takie trochę ukojenie w tych trudnych czasach, mimo że ograniczony jest do niej dostęp? Dla mnie zawsze była i tak naprawdę w ostatnim czasie właśnie byłam z Elą, wzięłam ją do paru muzeów, byłyśmy w Muzeum Akademii Sztuki Filmowej, teraz mamy w planach Van Gogha, więc to akurat sztuka jest nieodłączną częścią mojego życia i w naturalny sposób też nieodłączną częścią życia mojej córki.